Siemano, witam wszystkich, słuchajcie, no i się narobiło. Także miało być nic nie robione dłużej, ale okazało się, że się nie da. Zobaczcie, z tyłu za mną moja obecna pompa ciepła, przerobiona z klimatyzatora, to jest Greenamber Prestige 7-kW w układzie split. Ono ma wymiennik rurowy, niepłytowy, woda, gaz, a z boku stoi, cyk. Teraz przejdziemy konkretniej. Pompa ciepła Maxa 6-kW. No i za chwilę, albo już wam puszczę taką ciekawostkę i przejdziemy do konkretu, że tak powiem. Że tak powiem, ktoś ładny jest w tle, nie wiesz, nie ja, nie? Siemano, witam wszystkich. I o to chodzi, zaskoczenia. Nie jesteś przygotowany. No dokładnie. Słuchajcie, ciekawostka, niespodzianka. Firma Maxa, znacie chyba od Waldka Wawera ZeptoBox, zainteresowali się tym moim klimatyzatorem przerobionym i mówią: spróbuj nasz produkt. Będziemy chcieli zamiennie zastosować taką nowe urządzenie. Tutaj mamy L32. 6 kW. 6 kW. Więc będzie bardzo dobre. Nie, no dobra, tutaj ogólnie pompa ciepła to pompa ciepła, no, po prostu tak. Powiedzmy, nie? Znaczy mówię, może tak, wiecie, że ja mam 7-kW pompę ciepła, przerobiąc klimatyzatora na wymienniku rurowym podłączonym pod bufor. Układ zostanie praktycznie niezmieniony, tylko zostanie zmieniona pompa ciepła. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dokładnie. To Maxa jest bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie tak naprawdę, bo ja mam 2 lata pomiarów. Jesteśmy ciekawi, zobaczymy, czy pompa ciepła budowana jako pompa ciepła będzie bardziej ekonomiczna niż klimatyzator przerobiony na pompę ciepła. Mi się wydaje tak, bo to jednak tamto nie było stworzone do tego, co ja zrobiłem. Dokładnie. Tylko ile procent będzie lepiej? Bardzo jestem tego ciekaw. Na pewno będzie mniej defrostów przez to, że pompa ciepła jednak ma 6 lamel. Ona tak nie dostaje. Wasza jeszcze 6 moduluje do ilu? Z mocą. To wszystko jest do ustawienia, będziemy mogli się pobawić. Wiem. Także na pewno tak. No to grill nie zajdzie niżej 750 W i mi przeładowuje zbiornik nawet przy zerze. I tu jest problem, bo się wyłączy, później znowu musi startować. I tu jest jej problem po prostu, nie? Bo on taki ma algorytm. No, a jeśli możemy zejść z tymi temperaturami niżej, ono dalej będzie się kulać. Zobaczymy, bo to też tylko będzie na plus. Takie bardzo niskie schodzenie z. Też nie jest dobre, też ja nie wiem. Jest dobre, bo COP ja wtedy skacze. Tak, tak, COP wtedy leci, że tak powiem. Ja widzę, że po 1300 W na tą 7 był ideal. Do 1000 W jeszcze poniżej to mi COP o 1 stopień leciało. Naprawdę. Ale nie było wyjścia. Albo ją wyłączyć zupełnie i znowu się uruchomi, to wtedy jeszcze gorzej jest, albo niech się kręci. No chyba jednak niech się chyba kręci. Po prostu. Popróbujemy. Popróbujemy. Jeżeli będziesz mógł, to będziesz mógł zastosować różne algorytmy. Bardzo chętnie. Ja to z tych, co lubią kombinować. No to także fajnie. Będziemy wiedzieć, jak działa. Powiem wam, Maxa będzie u mnie. Zobaczymy, z tego wyjdzie. Super. Szczęścia, zdrowia. Cześć. Także jak widzicie, Maxa jest ciekawa, czy to ogarnie. No i jest raczej pewna, że ogarnie temat ta ich 6 lepiej niż moja 7 w splicie. A ja specjalnie postawiłem te dwie pompy koło siebie, bo ta zaraz wam pokażę, gdzie będzie ogólnie stała, bo ona będzie w innym miejscu stała i co z nią przyszło, także dlatego postawiłem je koło siebie. Zobaczcie, sama wielkość pompy ciepła, jaka jest różnica. Tutaj cały monoblok, to jest monoblok, jest taki jak tutaj split. Co tutaj jeszcze macie, wymiennik, no, wymiennik ciepła i całe pompy obiegowe i całą resztę, a tu jest tylko i wyłącznie strona gazowa. Drugi temat, który, no bo ja tak sceptycznie podchodzę, bo tutaj patrzę ogólnie na ten temat, oby to się sprawdziło, czemu nie, jestem za, tylko no mówię, ja pójdę taki niewierny Tomasz, póki nie odpalę i nie sprawdzę i no, nie wyjdą pomiary zużycia tak naprawdę, to powiem wam, no jestem sceptycznie nastawiony i tak powinno być. Drugi temat, ogólnie wysłałem do Maxy też to co GRI potrafi, co ma do porównania, żeby technicznie było, to zrobię z tego osobny odcinek, ale zobaczcie, z tyłu wymiennik, zobaczcie w GRI, jak jest ogromny wymiennik, jest na całą pompę ciepła, tu też jest na całą, ale i z wysokości jest mniejszy i jest krótszy i tam jest 3 rzędy wymiennika, 3 pełne rzędy wymiennika macie, także to się zawija tam 1, 2, 3. A tutaj idzie raz i wraca do połowy, tak jakby było tylko półtorej wymiennika. Także już jestem ciekaw,
na start, jak to będzie działało. No i tyle z takich tutaj, że tak powiem, zewnętrznych tematów, bo reszta to jest po prostu no, temat techniczny, który będę miał informację, co zrobię na pewno z tego osobny odcinek. Bo może technologia po prostu już będzie lepsza niż to, bo no niż przeróbka z klimatyzatora na pompę ciepła, tylko oryginalny monoblok. Zobaczymy. Także co tutaj mamy w ogóle, ogólnie, nie? Czyli ogólnie tak, 6 kW monoblok. Tutaj macie wszystkie dane z naklejki. Przyłącz jest calowy, ale widzę, że taki cal ze zgrubieniem. Ja to będę robił na rurach zgrzewanych 40, także przelot będzie elegancko. Słuchajcie, taki sam. Tutaj mamy taki podstawowy sterownik, tylko że u mnie będzie ten rozbudowany. I już podejdziemy, co tam jeszcze właśnie z tym wszystkim przyszło. To sobie graty pozrzucałem wszystkie. I tak, przyszła jakaś komunikacja ogólnie z internetami. To wszystko na bieżąco będę się dowiadywał, co gdzie jak. Instrukcji cały plik po polsku. To jest ważne, że jest po polsku. I biuletyn techniczny, karta grawencyjna, podręcznik. I mamy do tego małego sterowniczka, instrukcję. Ale tutaj będzie taki, o, już wam pokażę, taki większy, no wyjąłeś tego pudełka. Uparciuszku. O, tu będzie taki większy wyświetlacz, słuchajcie, zamontowany. Tutaj pewnie jest, tu jest ogólnie, niestety nie rozkręcałem, ale widzę po prostu, to jest cała komunikacja pomiędzy pompą ciepła, tym wyświetlaczem i czujnikami. Dokładnie to się nazywa regulator EcoMax. Tutaj mamy, a jeszcze mniejszy do tego regulatora EcoMax. Także jak widzicie, o tak wygląda ten sterownik. On będzie wisiał sobie z koło bufora, sobie będzie wisiał. Przewód też mi wysłali, bo nie wiedziałem, jaki kupić, bo to jest Modbus. Ja pierwszy raz słyszałem o czymś takim. Także mówię, dajcie ten przewód 10 metrów, żebym już czegoś złego nie kupił. I ogólnie tak, dla tych, co nie wiedzą, zaraz podejdziemy. Moja pompa ciepła, no i ta pompa ciepła, co teraz z Maxy przyjechała. Obydwie będą chodzić z buforem 1000 litrów. Przepraszam, 900 litrów plus 100 litrów w grzejnikach, bo u mnie układ taki właśnie jest, że pompa ciepła leci przez bufor równolegle, tak równolegle, przylatuje górą, wraca dołem, żebym głupo nie nagadał. Nie buforuje, bufor jest tylko i wyłącznie z ładem wody, plus minus 1 stopień i reszta leci na grzejniki. I ja mam, no już trzeci sezon leci tą pompę ciepła i nie przepalam w piecu ani nic, ona daje sobie radę. Teraz nawet było ostatnio po minus 14 i bez problemu sobie, słuchajcie, dawała radę. Także no, kurde, nie wiem, powiem wam, ten maluszek. Także no zobaczymy, co ten maluszek. Idziemy, gdzie będzie ta pompa ciepła zamontowana. No tu jest przewaga, że tu jednak jest pompa PWM, czyli tam sobie pompa ciepła sama sobie reguluje. Ja musiałem algorytmy wszystko budować. Znaczy może tak, krzywą grzewczą sam sobie musiałem ogólnie robić i takie inne kombinacje robić. Wymiennik jest u mnie rurowy, czyli to też na samym wymienniku jest dużo stratu, jest płytowy, to też lepsza sprawność. No i też te algorytmy. Nie wiem, jaka tu jest sprężarka, ale to będzie właśnie w takim krótkim odcinku technicznym ogólnie pokazane. Co ty na mnie czekam? Już czekam. Także to będzie w tamtym temacie. I tak, pompa ciepła będzie zamontowana na tej brudnej ścianie, jakby kto chciał. Kurde, tak co 3 lata trzeba myć, niestety. Północna strona. O, tutaj jak widzicie jest otworek i tutaj będzie, znaczy tam już jest z tamtej strony wszystko jest porozkuwane. Muszę wejść do maszynowni tym układem wodnym. No i pasuje mi właśnie, że ona będzie tutaj, bo tutaj mam łazienkę, tu kuchnię, a tamta pompa ciepła jest nad sypialnią. Jednak ten wentylator to jest słyszalny, a tutaj nie będzie, także tutaj sobie będzie się gdzieś mniej więcej tutaj stała. I fajny temat będzie później, bo później się ten fundament, wszystko się zrobi, na razie będzie stała, tak jak będzie stała.
chodzi o to, że teraz nie ma sensu tutaj się w zimie rozkopywać, bo chcę to jak najszybciej uruchomić, a później tylko sobie co, złącza wodne wypnę, wyjadę pompą ciepła, zrobię ładnie fundamencik, całą resztę tutaj też sobie to już wreszcie ogarnę i będzie. Także jest już gdzie ją postawić, rury i takie rzeczy inne mam. Za dużo mi nie trzeba będzie, kilka kolanek, dwa śrubunki, bo to pompy ciepła, ani zaworów nie będę antyzamrożeniowy dawał, nic takiego. Dwa śrubunki dosłownie, cztery przyłącza na peksa, nie na peksa, tylko na rurę zgrzewaną i tyle. Parę kolanek, rura 40 i powinno być. Także i ta pompa ciepła musi sobie poradzić z tym kolegą i z tym układem. U mnie dom grzany 160 metrów, grzejnikami bezpośrednio jest 110 metrów grzane, reszta to jest maszynownia, która jest utrzymywana 20 stopni. Tak wygląda ten układ, tak wygląda tutaj cały układ. Teraz pompa ciepła, właśnie ta co mam założoną, strona gazowa leci do wymiennika rurowego i ten wymiennik dopiero tak naprawdę to przelatuje i na grzejniki, i później wraca nam przez bufor i z powrotem leci na pompę ciepła. I to tak samo będzie, tylko będzie wstawiony w to miejsce, po prostu maksa będzie wstawiona. Także tutaj nie ma problemu z podłączeniem. Kwestia tylko, o tu widzicie, jest wymiennik rurowy, strona gazowa. Także mamy zasilanie do bufora i tutaj mamy powrót z bufora. Także już mam wszystko praktycznie gotowe, tylko pompę obiegową muszę, że tak powiem, zdemontować. Ciepło już pójdzie niżej. Filtr, wszystko mam, czy tu jest jeden filtr siatkowy, później będzie ciepłomierz, właśnie, bo ciepłomierz jest ważny w układzie, żeby dalej mierzyć COP, jak to wychodzi. Chodzi o to, żeby jak najmniej był zmieniony układ. Mamy separator magnetyczny i tutaj tylko muszę, bo tu był problem, muszę wywalić zawór jednokierunkowy. No i tyle. To wszystko sobie odpinam, zostawiam na później, w razie jakbyś nie zdała ta egzaminu. A tutaj po prostu, o tam już jest przekute, wyjeżdżam tylko dwoma rurem, praktycznie wpinam się w ten układ i tyle, zawór otwieram, zamykam. No i więcej będzie roboty chyba ze stroną po prostu elektryczną, komunikację, całą resztę. Tu też zasilanie zostanie w tym samym miejscu, licznik energii, wszystko zostanie w tym samym miejscu, bo tutaj mi tak samo trzeba przewód 3 razy 2,5, także nie powinno być żadnego problemu. Powiem wam, no, bardzo jestem ciekaw, czy takie 6 kW pompy ciepła monobloka, już takiej pompy ciepła, da radę właśnie takim 7 kW przeróbki. No, powiem wam, jestem bardzo ciekawy, bo widzicie, że ten Grygamber Prestige jednak no ma tego, tej powierzchni, tej całej reszty, tam jest dwustopniowa sprężarka, dwa zawory rozprężne, dotrysk pary, coś tam jeszcze. No ja to jest taki osobny z tego spróbuję odcinek zrobić, tylko dowiem się, jakie są tam właśnie podzespoły w tym, jak to się nazywa, w Maxie. Zobaczymy. Także czas start. Jeszcze w tym sezonie, żeby potestować split kontra monoblok. Pasowałoby trochę mrozu. No, dwie teraz nie będą chodzić, bo to nie ma sensu, ale na tyle mam danych, że ja od razu będę widział przy grzaniu, przy zerze, przy minus 5, od razu będę widział, jak ona się z tym buforem zachowuje, czy daje radę, czy nie daje rady. To będzie tak naprawdę kwestia długości niedziałania centralnego ogrzewania, bo u mnie to tak działa, że jeśli w buforze, muszę to zgasić, jeśli w buforze jest poniżej 34 stopni, to tutaj po drodze jeszcze mam, on tam się świeci, o, teraz pokazuje 34 stopnie, bo musiałem wyłączyć pompę ciepła, tą co ogrzewam, żeby mi tam nie huczała. O, włączymy ją od razu. Znaczy wyłączyć, zmniejszyłem temperaturę, ona się zaraz bujnie, układ się podniesie. Po prostu jeśli jest 34 stopnie w tym zbiorniku, to pompa obiegowa się wyłącza na grzejniki i nie działa. I pompa ciepła musi dobić zbiornik do 35, dopiero się pompa ciepła wtedy uruchomi. Także tak to jest zrobione, żeby na siłę też nie cisnąć pompy ciepła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Maxa jest pewna swojego produktu, a ja jak zwykle potestuję. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Cienie jakieś padają. I co? Lecimy z tym matem dalej.